Werdykt ogłoszony przez sędziów był jednym wielkim nieporozumieniem i powinien być zmieniony natychmiastowo, ale to, że został zmieniony dzień później, wskazuje na dużą niekompetencję składu sędziowskiego. Było to tylko 3 arbitrów, którzy dokładnie wiedzieli, na kogo, jaki werdykt wydali i powinni to szybko skonsultować, tym bardziej, że była to bardzo dyskusyjna decyzja i trudno mi uwierzyć w to, żeby oni ze sobą natychmiast nie rozmawiali. Thompson długo przebywał na ringu. Widziana też można było jeszcze ściągnąć lub w ogóle nie pozwolić im zejść, jeśli wszyscy sędziowie widzieli, że coś wydarzyło się nie tak, jak oni mieli w kartach, więc takie rozstrzygnięcie powinno być od razu poprawione. Czy to wpłynie na wizerunek konfrontacji sztuk walki? Na pewno wpłynie na wiarygodność za granicą. Dla wielu obserwatorów za granicą to po prostu pokazuje, że w Polsce dokonuje się werdyktów mocno kontrowersyjnych na korzyść gospodarzy, że wyniki walk mogą być podważane. No i to na pewno ucierpi wizerunek KSW w mediach zagranicznych. Moim zdaniem nie ma sensu organizować trzeciej walki. Kudzianowski przegrał 2 kolejne walki z Thompsonem. Robienie trzeciej walki do skutku, aż on wygra, to może od razu zakontraktują z Thompsonem. Znaczy podpiszą taki kontrakt, który skończy się dopiero wtedy, kiedy Thompson przegra. Moim zdaniem nie ma sensu organizować kolejnych walk i szkoda dla reszty show, tak? Bo cała gala była na bardzo dobrym europejskim poziomie. Świetne walki, niesamowite rozstrzygnięcia, bardzo dobrzy zawodnicy, a wszystko psuje jeden skandaliczny werdykt. Chociaż tak jak mówię, no, to jest show i wszyscy moim zdaniem trochę z przymrużeniem oka traktują Pudziana i to, co tam się wydarzyło, jest częścią tego show, tak? Jakie show, takie rozstrzygnięcia i takie emocje.